Now we can study how God proceeded with the creation of men. Teraz możemy uczyć się tego, w jaki sposób Bóg dalej dokonywał aktu stworzenia. Now you can see here's another explanation about quark. Tutaj mamy takie inne wyjaśnienie tego, na jakiej zasadzie funkcjonują kwarki. Well, this is a coffee cup. To jest filiżanka kawy. Anything in this world. I cokolwiek, co znajduje się na tym świecie. If you take a little piece, jeśli weźmiecie kawałek takiej filiżanki, then you see this nucleus of atom, wtedy widzicie tam jądro atomu, and electrons, elektrony krążące wokół jądra, circling around, krążą wokół jądra atomu, and inside the nucleus, a wewnątrz tego jądra you see this pink, zauważacie takie cząsteczki, yeah, they are protons oznaczone and neutrons. Różowym kolorem, to są protony, and inside protons a wewnątrz protonów they have quarks znajdują here. Się kwarki. But what is quark? Czym jest kwark? The physicist lately says they are strings. Naukowcy ostatnio doszli do wniosku, że kwark to takie struny. String. Struny. And what is string? A czym jest struna? String came from the energy. Struna również ma związek z energią. So now you see here. A więc teraz widzicie? Einstein's equation. Widzicie tutaj równanie Einsteina? Energy. Energia, czyli equals mass, równa się masa. Right? Yeah. C kwadrat. And basically the energy slow down. A więc energia tak naprawdę powinna zmniejszać się powoli. Then it become mass. I wtedy yeah. pojawia się masa. Same thing. This to jest to samo. To jest masa. If this mass moves at, with the speed of light, gdyby ta masa poruszała się z prędkością światła, and then this mass become energy. To wtedy ta masa stanie się energią. So, that's why God says, let there be light. To dlatego Bóg powiedział, niech stanie się światłość. So then he cooled down that light. Następnie ochłodził tę światłość. Then he made primeval dust. I stworzył wtedy ten pierwotny yeah. proch ziemi. This is what we see. I to możemy widzieć. Okay, now let's look at quark. Teraz przyjrzyjmy się samemu kwarkowi. Okay, this is quark. One single this is one single proton. To jest jeden pojedynczy proton. There's three quarks. A tu mamy trzy kwarki. And you know scientists find out? I wiecie, że naukowcy odkryli? It is not possible. Że niemożliwe jest. Even though you have a quarks. Nawet jeśli macie kwarki. It is not possible to make one single proton. To niemożliwe jest, aby mieć taki jeden proton. Because quarks, for the three quarks to be together in the proton or neutron. Dlatego, że aby te trzy kwarki były połączone w jednym protonie czy neutronie, it needs energy to pull them together. Potrzebna jest bardzo silna energia, aby połączyć je razem. Energy. Potrzebna jest taka energia. Yes. This requires very, very powerful energy. To jest bardzo, bardzo silna energia. And one of the physicists in Stanford University. Jeden z uczonych na Uniwersytecie Stanford. He calculated how much energy it requires to have three quarks together to form a proton. On obliczył, ile, jak ogromna energia jest potrzebna, aby połączyć trzy kwarki razem. It requires more. Tak, aby stworzyć proton. It requires more energy the whole human being produces on this earth. Potrzebna jest do tego większa ilość energii, aniżeli może pojawić się, może być wytworzona na całym świecie. We produce lots of energy on earth. My wytwarzamy na świecie ogromną ilość energii. But even though we get all the energy, it is ale not nawet enough. Gdybyśmy zebrali całą tę energię, to nie wystarczyłoby. To put all three quarks together to aby make one single proton. Trzy kwarki połączyć razem, by stworzyć jeden proton. Then who did it? A kto tego potrafi dokonać? There's no question. Nie ma wątpliwości co God do tego. Put the energy. Bóg posiada taką energię. To put three quarks together. On potrafi związać razem te trzy kwarki. Because human being cannot provide that energy. Dlatego, że człowiek nie jest w stanie dostarczyć takiej energii. There must be some energy source coming from, energy coming from. Tak więc musi być jakieś źródło energii, z którego ona pochodzi. To put these three quarks together. Aby połączyć te trzy kwarki. Very powerful energy. To jest niewyobrażalnie ogromna energia. Now, the bigger problem.
Ale jest tutaj jeszcze większy, inny problem. Now you see the nucleus. Tutaj widzicie znów jądro. Okay, this is a proton. To jest proton. This is neutron. A to neutron. So neutron is no problem. Jeśli chodzi o neutrony, to nie ma tutaj większego problemu. Because neutron does not have any kind of electrical charge. Dlatego, że neutrony nie posiadają ładunku elektrycznego. But it is proton is a problem. Proton posiada taki ładunek. Proton is charged positively. Proton jest naładowany dodatnio. Look how close they are each other. Popatrzcie, jak blisko one, te cząsteczki, znajdują się siebie. What happens if you put this same charge, positively charged particle together? Closer. Co się dzieje, gdy te cząsteczki, które są w obu przypadkach dodatkowo naładowane, dodatnio naładowane, jeśli będziecie próbować je połączyć? They repel, right? One będą się odpychać. If you get closer, closer, a jeśli próbujecie je łączyć coraz bardziej, the power of repelling becomes stronger, to wtedy ta moc jest coraz większa i większa. Look, popatrzcie. They are together. A one są razem. There must be some powerful energy putting them together. Musi więc istnieć jakaś ogromna energia, która wiąże je razem. Preventing explosion. Chroniąc w ten sposób przed eksplozją. Where this energy coming? Skąd ta energia pochodzi? This energy is so powerful. Ta energia jest tak ogromna. Scientists cannot even calculate. Że naukowcy nawet nie są w stanie jej obliczyć. And you're sitting there and listening to my lecture. Wy siedzicie sobie teraz, słuchacie tego wykładu. Very comfortably. I czujecie się wygodnie. But you know what is happening right now? Ale wiecie, co teraz się dzieje? This invisible energy. Ta niewidoczna energia. Not for the Richard to explode. Chroni Ryszarda przed wybuchem. I wtedy dochodzi do tego wybuchu. Can you imagine? Czy możecie to sobie wyobrazić? This invisible power is upon everyone. Ta niewidoczna moc oddziałuje na nas wszystkich. Whether you're good person or bez względu na to, czy jesteś dobrą osobą, czy złą. And this is mystery. To jest tajemnica. Where this horrendous amount of energy coming from? Skąd ta niewyobrażalna ilość energii pochodzi? This energy, physicists call nuclear force. Tę energię naukowcy określają mianem wielkiej, takiej bardzo silnej energii nuklearnej. The first kind of energy scientists call nuclear strong force. Pierwszy rodzaj tej energii naukowcy nazywają taką wielką energią nuklearną. Nuclear strong force. Silną energią nuklearną. This energy put quarks together. To właśnie ta energia wiąże kwarki and razem. Protons together. Protony wiąże razem. And there's another energy. Ale jest working, jeszcze inna energia, która również działa. Working inside the nucleus of atom. Która działa wewnątrz jądra atomu. To put the neutrons together. Która wiąże razem neutrony. It doesn't require that much energy. Ale do tego nie potrzebna jest wielka energia. And that we call nuclear weak force. I ta energia nosi nazwę słabej energii nuklearnej. Nuclear weak force. Słaba energia nuklearna. And there is another energy required. Jest jeszcze inna energia, która jest tutaj potrzebna. Look. Popatrzcie. And here's an electron circling around. Tutaj mamy elektron, który krąży wokół jądra atomu. And the speed of light. Z prędkością światła. But how come electron is not... Ale jak to się dzieje, że ten elektron nie oddala się od tego jądra fly za bardzo? Away. Nie odfruwa, nie odlatuje. It's because the nucleus is pulling the electron. To dlatego tak się dzieje, że jądro atomu przyciąga do siebie ten elektron. So electron simply circling around. Tak więc ten elektron po prostu krąży wokół. Cannot fly away. Ale nie odlatuje. This force, ta siła, scientists does not know where it is coming from. Naukowcy nie wiedzą, skąd ta siła się bierze. So this force, scientists call electromagnetic force. To jest siła elektromagnetyczna. And there's another force. Jest jeszcze inny rodzaj energii, siły. Gravity. Grawitacja. And nobody know where the energy coming from. I nikt nie wie, skąd ta energia się bierze. G-force. To jest energia G. Siła G. Understanding this force. Zrozumienie tego, czym jest ta siła, this power, ta moc,
make you get excited. Może sprawić, że będziecie czuć się podekscytowani. And when I sensed the power of God, gdy ja odczuwam wpływ Bożej mocy, I was so excited. Jestem bardzo podekscytowany. God did it. To Bóg tak to zrobił. And my endorphin genes activated. Wtedy poziom endorfiny wzrastał, był aktywniony, został ten gen endorfiny. By the power of God. Poprzez Bożą moc. You know, this gravity was G-force was found by Isaac Newton in England. Ta siła G, siła grawitacji, została w Anglii odkryta przez Isaaca Newtona. He was lying. On leżał sobie under the apple tree. Pod jabłonią. And apple dropped. I spadło nagle jabłko. Everybody will say. Każdy powiedziałby. Oh, that apple is ripe. No to je, jabłko po prostu dojrzało. Is that the truth? Czy tak wygląda prawda? That's fact. To jest fakt. Why? Dlaczego? Because that does not recognize power. Dlatego, że w tym nie ma mocy. Yeah, when it is ripe. Tak, jabłko po prostu dojrzało. It drops. I spadło. It's a fact. To jest fakt. Newton. Ale Newton. Oh. Zauważył to. If Earth does not pull that apple. Pomyślał, że jeśli Ziemia nie przyciąga tego jabłka. How can apple drop? To jak mogłoby ono spaść? It should be hanging there, right? To przecież musi być coś, co przyciąga to jabłko. He said, wow. Newton powiedział, wow. Earth is pulling that apple. To Ziemia przyciąga jabłko. He sensed the power. I odczuł moc. He got so excited. I był bardzo podekscytowany. He went to Richard. Udał się do Ryszarda. Richard, do you know why apple drops? Ryszard, ty wiesz, dlaczego jabłko spadło? Guess what Richard said. I zgadnijcie, co powiedział Ryszard. It is ripe. Po prostu dojrzałe było. You stupid. Co ty, zgłupiałeś? And Isaac Newton says, no. A Newton mówi, nie. No, it's an earth pulls. To co Ziemia przyciąga jabłko na dół. And Richard says, a Ryszard powiedział, you need to call the hospital. Chyba musisz udać się do szpitala. And I went to him. Wtedy ja udaję się do drugiej osoby, do niego. Do you know why apple drops? Czy wiesz, dlaczego jabłko spada? And he said, on mówi, yeah, this is the time. Dlatego, że nadszedł czas. I said, the earth is pulling the apple down. Ale to przecież Ziemia przyciąga jabłko. He said, I gotta talk to Richard. Wtedy on mówi, muszę porozmawiać z Ryszardem. Nobody believes it. Nikt w to nie wierzy. Power. Moc. Must be experienced. Mocy trzeba doświadczyć. We cannot just talk about it. Nie możemy jedynie mówić o tej mocy. Your gene must experience power of God. Wasze geny muszą doświadczyć Bożej mocy. And Isaac Newton finally. W końcu Isaac Newton zaczął pisać. And proved it. I udowodnił to. And we learn from school. I nauczyliśmy się tego w szkole. We still don't know whether we really believe it or not. Ale nadal czujemy się tak, jakbyśmy w to za bardzo nie wierzyli. It become fact still. To staje się po prostu faktem w naszym życiu. You know, Stephen Hawking in Cambridge University. Stephen Hawking z Uniwersytetu Cambridge. He was trying to explain where this force came from. Próbował wyjaśnić, skąd biorą się te siły. He couldn't find anywhere. I nie mógł znaleźć rozwiązania. He is not a Christian, you know. On nie jest chrześcijaninem. You know how he concluded? I wiecie, do jakich doszedł wniosków? I don't believe in God. Nie wierzę w Boga, powiedział. But I have to believe in God. Ale muszę uwierzyć w Boga. Otherwise this energy does not exist. Dlatego, że ta energia, te siły nie istniałyby. So I believe in God's existence. Tak więc wierzę w istnienie Boga. Based upon this. W oparciu o te siły. Because there is energy exist. Dlatego, że istnieje taka energia, te siły, to form everything, która potrafi uformować wszystko. And to maintain this gravity. I powoduje, że istnieje właśnie ta grawitacja. I have to call this energy source. I ja źródło tej energii God. Muszę nazwać Bogiem. So he used word God. Więc użył słowa Bóg. Not religiously. Nie na płaszczyźnie religijnej, ale naukowej. I guess he really believe in God. I zgaduje, że on naprawdę wierzy w Boga. He knows there's energy. Bo on wie, że jest energia. So God is... Tak więc Bóg swoją mocą wiąże te cząsteczki. I to właśnie jest Jego miłość. Love is not necessarily emotional. Miłość niekoniecznie ma związek jedynie z emocjami.
Love is also physical. Miłość jest jednocześnie czymś fizycznym. It also works as a physical power. I może działać jak fizyczna moc. That's why it can change the gene. To dlatego jest w stanie zmieniać geny. Because genes are assembled. Dlatego, że geny by this physical power. Są ułożone, zaprogramowane i funkcjonują dzięki tej fizycznej mocy. And God can alter it. I dlatego Bóg może je też zmieniać. That's how God can change the letters in the genes. Bóg może zmieniać te litery w genach. Isn't this amazing? Czy to nie jest czymś zdumiewającym? This is why you need to understand the creation. To dlatego musicie zrozumieć te zagadnienia mówiące o stworzeniu. God is not just a religious God. Bóg nie jest jedynie jakimś religijnym Bogiem. Every single particle is in his hand. Ale każda pojedyncza cząsteczka znajduje się w jego rękach. He's God of physics too. On jest również Bogiem fizyki. So you know what Einstein said? Tak więc wiecie, co powiedział Einstein? Albert Einstein before he died. Albert Einstein przed swoją śmiercią. He knew there's four different forces in this universe. On wiedział, że istnieją we wszechświecie te cztery siły. And he, you know what he predicted? I wiecie, co on przepowiedział? Someday in the future. Powiedział, że kiedyś w przyszłości. We will find out. Odkryjemy. All these four different forces. Że wszystkie te cztery różne siły. They are not different forces. One nie są różnymi siłami. Another, nie różnią się od siebie. We'll find out they ale odkryjemy, are same force. O, że one są jedną i tą samą siłą. Why Einstein could predict that? Dlaczego Einstein mógł przepowiedzieć coś takiego? Because he believed in God. Dlatego, że on sam wierzył w Boga. Because whatever the energy is there in the universe. Dlatego, że jakakolwiek energia istnieje we wszechświecie. And has to come from God. To musi ona pochodzić od Boga. So when physicists become smarter and smarter, tak więc naukowcy stają się coraz mądrzejsi. In the future they will be able to prove. I w przyszłości będą w stanie udowodnić. All these four different forces are same force. Że wszystkie te cztery różne siły są jedną siłą. So you know what? By the Stephen Hawking. Tak więc czego, jakiego odkrycia dokonał Stephen These Hawking? Three forces are now, they know it's the same. Teraz już wiadomo i on stwierdził, że te trzy siły są, mają jedno źródło, są And tą samą siłą. Alone left. I została tylko siła grawitacji. And most scientists today believe, i większość dzisiaj naukowców wierzy, że wszystkie te siły, włącznie z siłą grawitacją, mają jedno źródło, są jedną siłą. Completely proven mathematically yet. Do tej pory nie zostało to jeszcze całkowicie udokumentowane z punktu widzenia matematyki. So this theory, they call it grand unified field theory. Tak więc ta teoria nosi nazwę takiej wielkiej teorii unifikacyjnej. So God has his physical power. Tak więc Bóg posiada swoją fizyczną moc, to control the particles. Aby kontrolować cząsteczki. That's why he can control genes. To dlatego okay. Potrafi kontrolować geny. Very scientific conclusion, to jest isn't it? Bardzo yeah. Naukowy wniosek. Yes. Because genes are chemical molecules. Dlatego, że geny są również chemicznymi cząsteczkami. Right. Now, knowing this, now we can talk about everything. Wiedząc o tym, teraz już możemy rozmawiać o wszystkim. Now God is realistically involved in the health of the chemistry. Teraz widzimy, że Bóg rzeczywiście jest zaangażowany w nasze zdrowie z punktu widzenia chemicznego and biology. I biologicznego. You got it? You see? Czy rozumiecie to? Now, these are the all different kind of forces which pulls everything together. To są cztery różne siły, które wiążą wszystko. And this is coming from love of God. I to wszystko, te siły pochodzą od Bożej miłości. And this is we call physical force. I o tych siłach mówimy jako o siłach fizycznych. But now there's a different kinds of force which a physicist does not understand yet. Ale jest jeszcze inna siła, o której fizycy nie wiedzą, nie rozumieją jej jak And do tej there pory. Are forces between human beings. Istnieją siły pomiędzy ludzkimi istotami, which attracts together. Które przyciągają ich nawzajem. And there are forces between human being and the God.
Są też pewne siły pomiędzy Bogiem i ludzkimi istotami, which attracts the human being toward God. Które przyciągają te ludzkie istoty do Boga. That we call love. I to nazywamy miłością. And that love is also doing this. I ta miłość również ma związek z tymi czterema siłami. Now look at this. Popatrzcie teraz na to. And here's three quarks here. Tutaj mamy te trzy kwarki. Look, there is a smaller particle. Tutaj widzimy jeszcze mniejszą nawet cząsteczkę, which is constantly moving. Która ciągle się porusza. This particle name is gluon. Ta cząsteczka nosi nazwę gluonu. Gluon. Glue means in English it. Glue w języku angielskim. It attach together. To coś, co wiąże razem, klej. So this is gluon. Tak więc to jest gluon. And this particle carries the energy to put quarks together. I ta cząsteczka przenosi energię potrzebną, aby wiązać kwarki. When you have a sunlight. Gdy widzicie światło słoneczne. Sunlight is energy. To światło słoneczne również jest energią. But this sunlight energy, which is light and heat. Ale ta energia słoneczna, która jest ciepłem i światłem, is carried by the particle called the photon. Jest przenoszona przez cząsteczki zwane fotonami. Okay. We call it energy particle. Nazywamy je cząsteczkami energii. This is proton and this quark, this we call the mass. Te kwarki i protony nazywamy taką masą. They don't carry energy. One nie przenoszą energii. But photon, ale fotony, gluon i gluony carries energy. Przenoszą, są nośnikami energii. When electron is circling around, gdy elektron krąży wokół jądra, nucleus, wokół jądra atomu, and nucleus pulling electron, to wtedy jądro przyciąga ten elektron. That electromagnetic force, i to właśnie działa tu ta energia elektromagnetyczna, is carried by the particle called the photon, która jest przenoszona przez cząsteczkę zwaną fotonem. And I'm here proposing to you, i ja teraz staram się zaproponować wam possible existence of the love particle, możliwe istnienie cząsteczki miłości, which carries the energy between us, która jest nośnikiem energii pomiędzy nami. Since I met you in Zatoni, ponieważ spotkałem was już w Zatoniu, there is a love energy between us. To pomiędzy nami już istnieje energia miłości. Before, whenever I heard the name of nation Poland, i kiedykolwiek przedtem słyszałem nazwę Polska, it was somewhere far away. To było dla mnie czymś takim dalekim, I had no idea. Obcym, i nie miałem pojęcia, z czym to wiązać. Now, you know, ale teraz, for the past, three months, w ciągu ostatnich trzech miesięcy, I'm talking everyone. Mówię każdemu, I'm going back to Poland. Jadę z powrotem do Polski. I'm going to back to Poland. And I said to my wife, i powiedziałem do mojej żony, see, you missed the most beautiful people in the world. Ty straciłaś najpiękniejszy widok na świecie. You have to come along with. Musisz pojechać ze mną. We're coming back to Poland. Więc przyjechaliśmy do Polski. And I'm being pulled toward Poland. I ja byłem popychany do tego, aby wrócić do Polski. I think there is too many particles working between Korea and Poland. Myślę, że za dużo jest tych cząsteczek, które funkcjonują pomiędzy Polską i Koreą teraz. You even love me even though we beat you in the Oaxaca. Wy nadal kochacie mnie pomimo tego, że my wygraliśmy z wami w tym meczu na mistrzostwach świata. Wybaczamy wam, brat Jankowski. The Christian love is much bigger than soccer, right? Ale chrześcijańska miłość jest czymś znacznie większym aniżeli piłka nożna. And I'm proposing here. Tak więc proponuję teraz the possibility of możliwość existing istnienia particle called cząsteczki zwanej lafton. 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 Okay. Lafton. Lafton. Every scientist, każdy naukowiec, who found all different particles, który odkrył te wszystkie odrębne cząsteczki, o których mówiliśmy, quark, kwarki, gluon, gluony, proton, protony, neutron, neutrony, electron, elektrony, they all received Nobel Prize. Wszyscy otrzymali Nagrodę Nobla. But you know what? Ale wiecie co? Seventh-day Adventist physician, adwentysta dnia siódmego,
będący lekarzem. Found Lafton. Tu odkrył Lafton. The highest particle. Najważniejszą cząsteczkę. Which originates from God. Która pierwotnie pochodzi od Boga. I think this Lafton is what God said, let there be Lafton. I to właśnie ten Lafton jest tym, o czym powiedział Bóg na początku, niech stanie się Lafton. Yeah, when he said, let there be light. Wtedy, kiedy powiedział, niech stanie się światłość. Brat Jankowski mówi, że brat Lee już dostał Nagrodę Nobla na Kampie. Poland is only country in the world. Tak więc Polska jest jedynym krajem na świecie, awarded me with a, with która the nagrodziła prize. Mnie Nagrodą Nobla. Medal otrzymał brat, prawdziwą nagrodę w niebie. Not in the bank. So this is how God created. Tak więc w taki sposób Bóg wszystko stworzył. So let's summarize everything. Podsumujmy więc to wszystko teraz. And here's God. I tutaj mamy Boga. Said, let there be light. Powiedział, niech stanie się światłość. Lafton. Pojawił się wtedy Lafton. And then he made it quark. I wtedy Bóg uczynił kwark. Okay. And he put the quark together. Następnie połączył razem kwarki. He made a proton. I otrzymał proton. And neutron. Neutron. And electron. I elektron. And he made atom. I z tego stworzył atom. Z protonu i neutronu. So he made a different atom. Następnie stworzył różne atomy. Carbon atom. Atomy węgla. Hydrogen. Atom wodoru. Oxygen. Tlenu. Nitrogen. Azotu. Phosphate. Fosforu. Etc. I tak dalej. Then he made. Następnie. Protein. Stworzył z tego białko. And some fat. Jakiś tłuszcz, some carbohydrate, trochę węglowodanów and DNA. I DNA. And he made genes. I z tego stworzył gen. He made cell membrane. Stworzył błonę komórkową. And he made, a następnie genes. Gen w jądrze komórkowym. And he wrote. I potem zabrał się za pisanie. Everything. Zapisał tam wszystko. And then następnie he blessed this genes, pobłogosławił te geny and gene begin to multiply. I te geny zaczęły się powielać, dzielić. And cell division started. I rozpoczął się podział komórki. Ta-da. Ta-da. And here's a man. I pojawił się człowiek. But this man is not living. Ale ten człowiek jeszcze nie żył. Like a frozen man. Był jakby zamrożony. In this man, everything's ready. Ale w tym człowieku wszystko było gotowe. Istniało serce. Ready to beat. Gotowe do tego, aby bić. There's blood vessels. Były już naczynia krwionośne. There's blood cells inside. Komórki wewnątrz organizmu. Ready to start work. I wtedy Bóg mógł ożywić tego człowieka. Był już mózg. There's eyes. Oczy. Ready to be ignited. Wszystko było gotowe do tego, aby Bóg włączył. Just like you get in the car, tak jak wsiadacie do samochodu i zapalacie silnik. And God came to men. I wtedy Bóg podszedł do tego człowieka. And now he can give his love. I teraz mógł przekazać mu swoją miłość. And you know what he did? I wiecie, co zrobił? He wanted to wake him up. On chciał go obudzić. To wake him up. I aby go obudzić, he needed breath of life. Ten człowiek potrzebował tchnienia życia. Ultimate love of God. Tej ostatecznej Bożej miłości. Up until this point, do tej chwili all he needed was a physical force to be formed. Wszystko, czego potrzebował do stworzenia, to były siły fizyczne. Now he need, ale teraz Lafton. Potrzebny był Lafton. To make him, aby ten człowiek ożył. To make him a living being. Aby stał się istotą żyjącą. And I remember, i pamiętam, when I had a son. Gdy miałem syna. See, I had two daughters, mam dwie córki. Then the third one was the only son. I trzecie dziecko to był ten jedyny syn. And when I had the daughters, I was not a Christian.
I gdy urodziły mi się córki, nie byłem jeszcze wtedy chrześcijaninem. Study hard. I zawsze mówiłem im, studiujcie, uczcie się dobrze. You have to go to Harvard University. Musicie udać się na Harvard. Otherwise you're disgracing this father. Bo jeśli nie, to zniesławicie swojego ojca. I was very worldly father. Byłem takim bardzo świeckim ojcem. My daughters has to go to Harvard. Moje córki uważałem, że muszą udać się na Harvard, aby usatysfakcjonować mnie. Finally I found God. Ale w końcu znalazłem Boga. I had son. I przyszedł na świat mój syn. I begin to learn how to love. I wtedy zacząłem uczyć się, jak miłować mojego syna. And one day my son was sleeping. I któregoś razu mój syn spał. I wanted to play with him. A ja chciałem bawić się z nim. I wanted to see him smiling. Chciałem znów zobaczyć jego uśmiech. At me, you know. Chciałem widzieć, jak będzie uśmiechał się do mnie. But he's sleeping. Ale on spał teraz. He does not know I'm here. I nie wiedział nawet o tym, że ja tam byłem. I wanted to wake him up. Bardzo chciałem go obudzić. But I did not wanna bother him. Ale nie chciałem mu przeszkadzać w tym. I was full of love. Byłem pełen miłości. Do you know what I did? I wiecie, co zrobiłem? Huchnąłem na niego. With so much love. Z tak wielką miłością. And he, i on and this, otarł swój nos, a ja znowu to zrobiłem. On znowu potarł się po nosku. Then he opened his eyes. I potem otworzył oczy. Said, Dad! I powiedział, tatuś. I said, David! A ja powiedziałem, Dawidku. That what God was trying to do. I właśnie w ten sposób Bóg dokonywał tego aktu stworzenia, ożywienia człowieka. Frozen. Widząc tego leżącego, śpiącego, śpiące swoje dziecko. Tchnął w niego dech życia. Z pełnią swojej miłości. Tchnął w niego swoje laftony, które ożywiły go. I wtedy Adam otworzył swoje oczy i powiedział, mój ojcze. Beautiful moment. To była piękna chwila. How ecstatic our God was. Jak bardzo podekscytowany now he był has wtedy a Bóg. Child teraz miał dziecko, to give love. Któremu mógł przekazać swoją miłość. See, this is story of creation. Tak wygląda historia stworzenia. See? So, this man, tak więc ten człowiek become living, stał się soul. Istotą żyjącą. Living duszą żyjącą. By the breath of life. Dzięki temu tchnieniu życia. You know, I love this story of creation. Ja uwielbiam tę historię o stworzeniu. Look, creation is not just creating a man. Stworzenie to nie jedynie stworzenie człowieka. God complete his creation. Bóg dokończył swojego stworzenia. By making a man to living soul. Sprawiając, że ten człowiek stał się istotą żyjącą. God did not create a man. Bóg nie stworzył samego człowieka. God wants to finish his creation. Bóg chciał dokończyć aktu stworzenia. To make man. I stworzyć człowieka. To become living soul. Aby stał się istotą żyjącą, duszą żyjącą. That's why we need the gospel. To dlatego potrzebna jest nam Ewangelia. Today, dzisiaj gospel is the breath of life. Ewangelia jest tym tchnieniem życia. I was a man. Ja byłem człowiekiem. Until 1982. Aż do roku 1982. When I was 39 years old. Gdy miałem 39 lat. I was a man. Byłem też człowiekiem. But finally God breathed his Ale breath końcu of life. Bóg tchnął we mnie swoje tchnienie życia. Into me. We mnie. Now I'm standing before you. I teraz stoję przed wami. As a living soul. Jako dusza żyjąca. For me, this is best way to explain the problem of soul immortalization. Dla mnie jest to najlepszy sposób wyjaśnienia spraw związanych z nieśmiertelnością albo uśmiertelnianiem duszy. And everyone applauds. I wszyscy biją brawo. I was simply a man. Ja byłem tylko człowiekiem. No breath of life. Nie było we mnie żadnego życia. Now tchnienia życia. I have gospel. Ale teraz mam Ewangelię. Jesus. Jezusa. Now I am a living soul. I teraz jestem duszą żyjącą. And people say, yes. I ludzie mówią tak. Now they understand. Teraz już potrafią to zrozumieć. Soul. Co oznacza słowo duszy. And finally,
God is going to complete me in his creative process. I w końcu Bóg może dokończyć we mnie swoje dzieło stworzenia. It's a very difficult process. To jest bardzo skomplikowany, trudny proces. Because Adam gave up that. Dlatego, że Adam niestety zepsuł to wszystko. Adam was persuaded. Adam został przekonany. By what? Przez co? Przez kogo? Adam was persuaded by. Adam został przekonany. Fact. Przez fakt. Satan said. Szatan powiedział. Fact is fact. Fakt to fakt. We don't need love. My nie potrzebujemy miłości. If you know the fact. Jeśli wy wiecie, czym jest fakt. See, when Lucifer received all the truth from God. Gdy Lucifer otrzymał całą prawdę od Boga. In that truth. To w tej prawdzie. There is a fact. Znajdował się fakt. And there's power. Była też moc. And he looked at the fact. I on spojrzał na ten fakt. And he was amazed. I był zdumiony. Wow. This is amazing. To jest niezwykłe. And you know what Lucifer said? I wiecie, co Lucifer powiedział? But I can memorize everything. I can memorize it. Mogę to zapamiętać. If I have this all the scientific fact. Gdybym miał te wszystkie naukowe fakty. I don't need God. To wtedy nie potrzebowałbym Boga. I can handle whole world. Mógłbym wtedy poradzić sobie z kontrolą nad tym całym światem. Why he turned his back toward I to dlatego on odwrócił się plecami do Boga. Because it was so attractive and so awesome. Dlatego, że to było tak pociągające i tak niezwykłe. This is how scientists think today. I dzisiaj w podobny sposób myślą naukowcy. Who need God? Kto potrzebuje Boga? Leave everything up to us, to the scientists. Zostawcie dzisiaj wszystko nam, naukowcom. We'll solve the problem. My rozwiążemy Because problemy. We all have a scientific Dlatego, że my mamy, posiadamy te wszystkie naukowe fakty. This was Lucifer's thinking. Na tym polegał sposób myślenia Lucyfera. This is original sin. To jest ten właśnie pierwszy, pierwotny grzech. Lucifer says. Lucifer powiedział. Why do we need the love? Dlaczego my mamy potrzebować miłości? You know why communism fell? Wiecie, dlaczego upadł komunizm? Because it was full of facts. Dlatego, że był pełen faktów. See? When communism loses love, gdy komunizm traci miłość, it become fact. A wtedy staje się tylko faktem. Fact has no power. I ten fakt pozbawiony jest mocy. You know how China is unified? Wiecie, w jaki sposób Chiny są zjednoczone? By the communism? Pod władzą komunizmu? Believe me, it was not communism unified whole China. Wierzcie mi, że to nie komunizm spowodował zjednoczenie Chin. It was the power of love. To była moc miłości. You know the member of the Communist Party, the early party? Czy wiecie, kim byli ci członkowie partii komunistycznej wcześniej? Just like early church. Postępowali tak jak członkowie wczesnego kościoła chrześcijańskiego. The Communist Party members were full of love. Członkowie tej partii komunistycznej początkowo byli pełni miłości. They loved poor people. Oni kochali tych biednych ludzi. If they find anybody who's naked, gdy zauważyli, że ktoś nie miał odzienia, był nagi, zdejmowali swoje i dawali. They give money. Oddawali pieniądze. People of China thought. I wtedy ci mieszkańcy Chin myśleli. They never read Marx or Engels. Oni nigdy nie czytali, nigdy Marksa wcześniej, ani Engelsa. They saw love. Oni widzieli tylko miłość. In communism. U komunistów. They said, we love communism. Więc powiedzieli, my kochamy komunizm. That's how they united. I dlatego doszło do tego zjednoczenia. Now the love is lost. Ale teraz ta miłość została zatracona. Communism has no power to. I komunizm nie ma żadnej mocy, aby to wszystko jednoczyć dalej. Now they need money power. Teraz potrzebna jest im moc pod postacią pieniędzy. Has to be some power put everything together. Bo jakaś moc jest potrzebna do tego, aby wszystko trzymało się kupy. It was love. I tą mocą powinna być miłość. So, you see how powerful the love is. Tak więc teraz widzicie, jak wielką moc posiada miłość. China has never been unified as it is. Chiny nigdy nie były zjednoczone tak, jak to ma miejsce. Only church, yes. Podobnie było w przypadku naszego kościoła na początku. So Lucifer look at. Tak więc Lucifer spoglądał na to i powiedział, wow, I can be the leader. Ja mogę być teraz przywódcą. And he persuaded Adam and Eve.
I udało mu się przekonać również Adama i Ewę. Przekonał też o tym 1/3 aniołów. My nie potrzebujemy go. Możesz być lekarzem i możesz uzdrowić wszystkie choroby, wyleczyć wszystkie choroby. I anioł powiedział, tak. I Adam i Ewa powiedzieli, oni zrezygnowali z miłości. Odwrócili się plecami do Bożej miłości. I zjedli ten owoc z drzewa faktów. To jest właśnie to drzewo wiadomości. To jest ten właśnie grzech pierworodny. I my nadal często właśnie tak myślimy. Ale to jest tylko fakt. What a trap. To jest taka wielka pułapka. There's no power. I nie ma w tym mocy. Indeed, Jesus is outside of the door. Faktycznie Jezus znajduje się na zewnątrz drzwi. That's why we don't have power. To dlatego brakuje nam mocy. We don't even have a power for us to be happy. Nie mamy nawet mocy do tego, aby być szczęśliwymi ludźmi. At least you yourself has to be happy. Przynajmniej wy sami musicie być ludźmi szczęśliwymi. Ale fakt nigdy wam w tym nie pomoże. Tylko prawda może to sprawić i dać wam radość. Tak właśnie wygląda stworzenie. Pozwólcie, że zakończę. Tak więc ta dusza żyjąca stała się, ta dusza żyjąca upadła, zgrzeszyła i dlatego stała się ciałem. They become sinner. Stała się istotą grzeszną, grzesznikiem. And man become sinner. Człowiek stał się grzesznikiem. We are no longer living soul. I nie jesteśmy już dłużej tymi duszami żyjącymi. And we have to go back to become living soul. I dlatego musimy wrócić do tego stanu duszy żyjącej. But 6,000 years passed already. Ale upłynęło już 6,000 lat. Sin changed our gene so bad. I gen tak bardzo zmienił, i przepraszam, grzech tak bardzo zmienił nasze geny. We cannot even live 100 years. Że nie jesteśmy w stanie żyć nawet 100 lat. It is impossible for us to become men again. I dlatego niemożliwe jest w naszym przypadku stać się znów to become living soul. Mężczyzną, aby stać się tą duszą żyjącą. Absolutely impossible. To jest całkowicie niemożliwe. And God has to sacrifice his son Jesus. I dlatego Bóg musiał złożyć w ofierze swojego Syna Jezusa. For us to go back. Abyśmy mogli wrócić. You know what? This is illegal. Wiecie, że to jest czymś nielegalnym? See, this is legal pathway. To jest legalna, zgodna z prawem droga. But is this Ale legal? Jeśli chcemy w ten sposób wrócić, to jest to czymś nielegalnym. So that's why God has to pay the price. I to dlatego Bóg musiał zapłacić cenę. For us to become dla nas, living soul. Abyśmy mogli stać się znów duszą żyjącą. Jesus was the gospel. I Jezus był tym Ewangelią. Jesus is the breath of life. Jezus posiada to tchnienie życia. So the sinner receives the breath of life. Także teraz grzesznik może otrzymać ten dech życia. And now we are considered i teraz living soul. Jesteśmy uznawani za duszę żyjącą. We praise our Lord i możemy chwalić naszego Pana with his love. Za Jego miłość. Amen. Amen.